Ok, vuelve Baby J defendiendo el derecho de fumar marihuana. No quiero que escuchen esto. Inicia así, óyelo. To jest na takim murku, a potem już nie pnie 30 metrów. I tam jest zaraz obok taka najsłynniejsza kawiarnia, gdzie ludzie przychodzą na picie kawy tylko po to, żeby potem skopić tak. A jak się powiedz, tak idzie tam tą ulicą, to tych rastamanów się tak widzi w takich dreadach, w cholerę ich jest? Nie ma tego tak, nie? Tam na wsi, jak byliśmy potem za drugim razem, najpierw byliśmy w takiej typowo turystycznej miejscówce i tam byli tacy murzyni jak w telewizji, że wiesz, że łysi, takie wiesz, napakowane klaty, nie, w ogóle takie rączki, nie, tak? Ty, wiesz. No, tacy wiesz, tacy, jak na tych katamaranach byli tacy, wiesz, tacy fajni, tacy wyćwiczeni. A tacy, o jakich się pytasz, to byli dopiero na tej wsi, nie? To się szło, muzyczka leci, nie? Tak, jakieś reggae leciało. Dla mnie na przykład reggae pasuje tylko na Jamajce, bo tam jest takie bardzo duża wilgotność, gorąc i ci ludzie, wiesz, idą właśnie w takim rytmie, tak w ogóle. Jak się poruszasz za szybko, to nie pasuje w ogóle do tej muzy, nie? Aha. Po prostu ludzie się poruszają w tym rytmie, tak chodzą w ogóle i ty też się tak ruszysz, tak. Ale widziałeś, żeby szedł jakiś rastaman z blantem, se tak luzakiem, dready. No chyba, że. Tylko po drodze nie pochodzisz, bo oni bardzo szybko jeżdżą, a jak jadą i cię widzą, to nie zwalniają, tylko trąbią. Bo nie ty drogą, no i to musisz zejść. A tam są takie piaskowe drogi, nie? Czy betonowe? Mają asfalt. A na tych wiochach tam widziałem na teledysku jakimś starym, to chyba dlatego. No to... No to mówię ci, że ja mam na CD-kach akurat zdjęcia z Jamajki, to jakoś przyniosę. Czy to zdjęcie w ogóle? Kuski. Zdjęcia z skręta w ogóle w stare takie zdjęcie, bo coś, żeby to się skanowało. A że ma w ogóle taki blond, a nie wiem jak jest w tym zdjęciu. To blond włosy? Przecież chyba blond nie ma. A? Ona nie jest ruda? Blond. Ruda, no się. Zawsze była ruda albo czerwona. No, gdzie? Dobra, możesz wyłączyć. Ale to poczekaj, jeszcze powiedz na przykład. Ola na przykład. A jeszcze jak na tej Jamajce. No. Co cię tak zaintrygowało na przykład, albo na czym się zawiodłaś? Na przykład, co nie spełniło twoich oczekiwań? No to, że tam wcale nie było tak, jak ty właśnie mówisz, że te rastamanie sobie chodzą i w ogóle jest tak. No nie widziałam fieldów, nie widziałam poli. Pól. No. Ale może. Ale był jeden koleś, mieszkaliśmy na jednym... Tam gdzie były te nasze domki, to myśmy mieszkali w jednym domku, a w jednym domku był w ogóle... Nazwaliśmy go Król Rasta, nie? Koleś miał w ogóle takie coś miał na głowie, takie... On to robił w ogóle z materiału i takie miał ubrania w ogóle dziwne. I taka dziewczyna cały czas za nim chodziła i robiła mu zdjęcia w ogóle w kwiatach, na ławce, ona sprzątała mu chatkę w ogóle. Co to był za koleś? On tylko sobie chodził, tak. No nazywaliśmy go w ogóle Królem Rasta. No to był jakimś może. Cieleniem, którymś... Albo ubierał taki w ogóle marynarę, taki garnitur, taki... A to często go widzieliście, nie tylko raz. On mieszkał obok nas przez to dzień. Król Rasta. Król Rasta. Palił gibony? No jasne, no miał w ogóle takie z materiału, taką tubę sobie w ogóle zakładał na głowę i takie wychodziły takie pejsy w ogóle z dreadowe. O. A byli tacy, co mieli wiesz, na przykład takie dwa tylko z tyłu, takie grube. No i co wy tam robiłyście całymi dniami na plaży? Siedziałyście? Ja paliłam